Dla Chrystusa ślepota tego człowieka, którego uzdrawia, nie jest znakiem ani jego grzechu, ani grzechu jego rodziny. Jest raczej znakiem znacznie głębszego problemu, który dotyka każdego człowieka. Jest znakiem ślepoty, której doświadczają zwłaszcza w tym wypadku ci faryzeusze, którzy nie potrafią zaakceptować cudu uzdrowienia tego człowieka i wyrzucają go precz. Zobaczmy, jaki jest sens tego zdarzenia w świetle naszych rozważań rekolekcyjnych. Tam, gdzie chodzi o wzrok, chodzi o poznanie. W świecie starożytnym, w szczególności wśród Greków, ale nie tylko. Poznać to widzieć. Człowiek, który nie widzi, nie poznaje. Oczywiście jest to uproszczenie, ale to jest pewna metafora. Zwróćmy uwagę na jeden fakt, dość znamienny, że sąsiedzi, a więc ludzie ze stosunkowo bliskiego otoczenia, mają problem z rozpoznaniem tego człowieka po jego uzdrowieniu. Czy to jest ten sam człowiek? Oni go znali jako niewidomego. Nagle go widzą jako widzącego i zastanawiają się, on to czy nie on to? Czy nas wzrok myli, czy nie myli? Ktoś by się zastanowił, no jak to jest? Jak to jest możliwe? Przecież no, nic w tym człowieku się wielkiego nie zmieniło, oprócz tego, że widzi. Otóż my wiemy, psychologia to bada, filozofia, że proces identyfikacji, czy to osób, czy przedmiotów, nie jest taki oczywisty. Neurofizjologowie twierdzą, że jest proces poznawczy jest wysoce energochłonny, czyli zużywa sporo energii, której musimy dostarczyć mózgowi przez jedzenie glukozy i innych rzeczy. I dlatego mózg wymyślił sobie, wypracował takie schematy uproszczone. I nasze poznanie rzeczy, rozpoznanie osoby przebiega w sposób uproszczony. Wybieramy tylko niektóre punkty, punkty charakterystyczne i na nie zwracamy uwagę i jeżeli się powtarzają, to jesteśmy skłonni stwierdzić, to jest ta sama osoba, to jest ta sama rzecz. I tak robimy codziennie, przecież to nie tylko dotyczy rozpoznania tego człowieka, ale przecież kiedy rano wstaję, to muszę siebie rozpoznać w lustrze, muszę rozpoznać rzeczy naokoło siebie. Spałem, nic nie widziałem i widzę, są podobne do tego, co widziałem wczoraj, więc są takie same. Ale też wybieram tylko pewne elementy, a nie skanuję dokładnie całego przedmiotu. I stąd tak łatwo się pomylić. Kiedy nagle coś się zmieni w otoczeniu naszym, mamy problem z rozpoznaniem przedmiotów. Mamy w szczególności problem z rozpoznaniem osoby. Na przykład jak osoba, nie widzieliśmy jej przez dłuższy czas, to mamy problem z jej rozpoznaniem. Ale tutaj akurat on nagle zaczął widzieć. Oni go identyfikowali przez to, że chodził, nie wiem, na przykład z laską. Że dotykał rzeczy, że rozglądał się w sposób charakterystyczny dla osób niewidomych. A nagle przestał się tak zachowywać. I nagle oni stracili orientację, czy to jest ten człowiek, czy nie jest. Oczywiście nas tutaj nie interesuje psychologia rozpoznawania twarzy, jak dziecko rozpoznaje twarz swoich rodziców, innych. To są przeciekawe badania, które się prowadzi. Nas interesuje zupełnie coś innego, ale podobnego. Jak rozpoznać coś, co jest absolutnie niewidoczne? Jak zidentyfikować Boga, że tu oto jest Bóg? Tu oto nie ma Boga, jak twierdzą ateiści.
Albo jak zidentyfikować, odróżnić dobro od zła. To oto jest dobre, to oto jest złe. To nie jest kwestia nie tylko zmysłów, bo my nie widzimy dobra i zła. Nas nauczono odróżniać dobro od zła. A zatem jest problem, jak zidentyfikować Boga, jak zidentyfikować obecność dobra, czy ewentualnie zła, ale jest także problem, jak poznać samego siebie, kim jestem. Owszem, my siebie jakoś tam kojarzymy z naszym ciałem, z naszymi zachowaniami, z naszymi wspomnieniami, z pamięcią, ale tak naprawdę nie wiemy, co to jest to owo ja. Nie bardzo wiemy, gdzie ono jest. Inni mówią w sercu, inni mówią w głowie, inni w nerkach. Tak mówili akurat Żydzi, mieli taką koncepcję, że nasze ja jest gdzieś w nerkach. My nie wiemy, gdzie ono jest. Oczywiście niech się tym psychologowie zajmują, ale jest pytanie, jak siebie poznać i które poznanie jest autentycznym poznaniem. I teraz, kiedy Chrystus mówi, ja jestem światłością świata, a mówi to do osoby niewidomej, która zaczyna widzieć, to tak jakby mówił do nas. Co to znaczy, jestem światłością świata? No my poznajemy rzeczy, skanując je bądź to w świetle, bądź przy pomocy fal akustycznych. I to do nas wraca i mamy wtedy obraz w sobie. Chrystus mówi, ja jestem światłem, w którym będziesz widział. Ale nie już te rzeczy zmysłowe. Ale jeśli będziesz patrzył w tym świetle, jakim jest Chrystus, masz możliwość poznać obecność Boga. Masz możliwość poznania dobra i zła. Masz możliwość poznania samego siebie. Jan Paweł II swego czasu powiedział do młodzieży, akurat wtedy byłem w tym wieku, więc chodziłem na franciszkańską i tam to chyba, zdaje się, padło, że Chrystus jest kluczem do poznania samego siebie. To jest właściwie to samo powiedzieć, co powiedzieć, że jest światłem. Że jest kluczem. Ale nie tylko samego siebie. Chrystus jest kluczem do poznania obecności Boga, jest kluczem do poznania dobra i zła. Spróbujmy temu się przyjrzeć troszkę bliżej. Otóż z historii wiemy, jeśli chodzi o Boga, to ludzie identyfikowali obecność Boga przerozmaicie. Jak weźmiemy religie pierwotne, to ludzie utożsamiali obecność Boga gdzieś z rozmaitymi przedmiotami. A w szczególności ze zjawiskami, które ich przerastały. Nie znali ich nauki, nie było nauki. Nie wiedzieli, jakie są siły przyrody. Więc skłonni byli boską moc umieszczać wszędzie tam, gdzie coś było przerażającego, nadzwyczajnego. Albo w planetach na przykład, gwiazda w niebie, tak zwanym tym fizycznym niebie. Potem przyjdzie filozofia i filozofia będzie szukała Boga i będzie próbowała Go jakoś zidentyfikować, ale uczyni to w sposób absolutnie abstrakcyjny. Można by streścić całą historię filozofii religii, powiedzieć, że dla niej Bóg to jest taki konieczny warunek możliwości wszystkiego. Żebyśmy mogli istnieć. Świat, żeby mógł istnieć, musi pierw istnieć Bóg. Czy to będzie pierwsza przyczyna, czy to będzie absolut, czy to będzie jednia, różnie nazywali. Ale to jest coś, czego nie widać, a przyjmuje się go na mocy jakichś warunkowań logicznych, że jest taki absolut, który warunkuje istnienie całego świata. Ale Bóg filozofów niekoniecznie jest Bogiem wierzących ludzi. Tu są spory. Ale przychodzi Chrystus. I oto ludzie, którzy poszukiwali Boga i poszukują nadal Boga. I On mówi, że z chwilą, kiedy Bóg staje się człowiekiem, kiedy Bóg przyjmuje ciało ludzkie, przyjmuje nasze człowieczeństwo, bo nie tylko ciało, ale całe człowieczeństwo, jest takim samym człowiekiem jak my, z wyjątkiem grzechu.
to jedynym obliczem Boga od dzisiaj, od momentu narodzin Chrystusa jest On sam. I tak naprawdę, kto chce poznać Boga, musi patrzeć na Chrystusa. I to jest fundamentalna prawda wiary chrześcijańskiej, że poza Chrystusem Boga nie poznamy nigdy tak doskonale. Owszem, chrześcijanie nie twierdzą, że wszystkie te inne poznania, zwłaszcza poznania filozoficzne, są sprzeczne czy przeciwne chrześcijaństwu. Nie. Chrześcijaństwo zawsze miało tendencję, by asymilować kulturę, filozofię i mówić, że to inne poznanie nas jakoś do Boga przybliża, ale nigdy tak naprawdę nie da nam Jego prawdziwego poznania. Jak chcesz poznać Boga, spójrz na Jezusa Chrystusa, na Jego oblicze. A spróbujmy zobaczyć, jak to jest z poznaniem samego siebie. Jak my poznajemy samych siebie? Dużo by na ten temat mówić. Ja mówię, 20 ponad lat mam w pamięci moje spotkanie w Kartuzji. To jest zakon Kartuzów, a Kartuzja to jest klasztor na południu Anglii, jeden w Anglii. W Polsce nie ma takiego. Były w Kartuzy, tylko pozostała nazwa na północy Polski. To jest bardzo ścisły zakon, porównywalny z kamedułami, kto wie, czy nawet nie bardziej ścisły zakon. I tam akurat były dwa typy zakonników. Było 5 czy 6, którzy żyli w celach zamurowani. Mieli tylko takie małe okienko, przez które podawano im niezbędne rzeczy. A tak to oni mieli ogródek i żyli po prostu modlitwą. Tam oczywiście od czasu do czasu mogli, to się rozbierało, mogli co ileś tam jakiegoś czasu wyjść. I byli pozostali, którzy żyli w chórze. Otóż przyjechał ktoś, kto chciał zostać takim rekluzem, całkowitym rekluzem, czyli taki zamknięty całkowicie w osobności i modlić się i żyć Ewangelią, modlitwą. I poddano go próbie, bardzo prostej próbie. Zostawiono go na jedną noc w tym pokoju, który miał być jego pokojem. Następnego dnia przychodzi przeor, rozgląda się po celi i mówi, nie nadajesz się. On pyta, dlaczego? Przecież nic nie zrobiłem. Zrobiłeś. Przestawiłeś stół i krzesło. Ktoś mówi, no, co w tym dziwnego? Przecież my to robimy na co dzień. Tu jest znacznie głębsza idea. Ktoś, kto chce na całe życie pozostać w jednej celi, nie może siebie określać przez relację do stołu i krzesła. On przestawił ten stół i krzesło, bo się czuł niekomfortowo. Myślał, że jak przestawi stół i krzesło, będzie się czuł bardziej komfortowo. I oczywiście ktoś, kto chce zostać w takim miejscu, musi gdzie indziej szukać swojej tożsamości, a nie w relacji do przedmiotów. Ale nas bardziej interesuje to, że my rzeczywiście określamy siebie przez relacje do przedmiotów. Więcej, te przedmioty nas określają. Nawet nie jesteśmy tego do końca świadomi, jak tego człowieka. Jak idziemy do naszego mieszkania, czy gdzieś do czego jesteśmy przyzwyczajeni, ktoś by nam poprzestawiał rzeczy, to czujemy się nieswojo. To znaczy, że coś nie działa, coś nie gra. Dobrze, jeżeli tylko nieswojo, czasami się złościmy. Bo rzeczy nas jakoś określają, ale podobnie jest z osobami. Jeśli ktoś, nie daj Bóg, umrze nam bliski, to jak się czujemy? Jakby ktoś nam odciął rękę, albo jakby nam brakowało jakiejś części ciała. Jakby człowiek chciał ruszyć ręką, której nie ma. To jest tak, jak spotkać się z osobą, której nie ma. Oczywiście to z czasem mija. To pokazuje, jak jesteśmy bardzo głęboko, nasza tożsamość, nasza samoświadomość jest przez relacje do drugiej osoby, czy właśnie też do innych przedmiotów. Jak nas ktoś okradnie, nie wiem, czy ja takie doświadczenie miałem.
To nawet nie to, że straciłem coś takiego, ale to jest coś, co człowieka niezwykle głęboko dotyka, bo nagle została naruszona jego podstawowa poczucie bezpieczeństwa, relacji. No jak on mógł mi to zabrać? Jak on mógł naruszyć, mógł wejść w tą przestrzeń mojego życia? To pokazuje, jak bardzo jesteśmy utkani. Nasze ja jest utkane z relacji do świata, do ludzi. I teraz, gdzie tutaj jest Chrystus? Tydzień temu, kto był, to być może pamięta, dawałem definicję grzechu, że grzech, jedna z definicji mówi, że to jest odwrócenie się od Boga i nieuporządkowane skierowanie się do rzeczy. Nieuporządkowane. Otóż relacja do Chrystusa, która jest niezwykle istotna w tworzeniu naszego ja, porządkuje też wszystkie nasze relacje do innych osób i do rzeczy. Porządkuje. Bo Bóg nam dał cały świat. Bóg nam daje rzeczy, Bóg nam daje osoby. Nie przeciwko sobie, tylko żeby one nas kształtowały, tworzyły, ale w sposób zgodny z Bogiem, a nie przeciw Bogu. Czyli w sposób uporządkowany. I niewątpliwie, kiedy człowiek wprowadzi Chrystusa w swoje życie, kiedy idzie za Nim, to ten świat mu się zaczyna porządkować. To ja zaczyna się porządkować. Nie bez przyczyny ludzie, którzy są głęboko religijni, ja nie mam na myśli tych, którzy długo się modlą, to nie o to chodzi. Człowiek głęboko religijny to ktoś, kto odzyskuje samego siebie i własny spokój przez relacje z Bogiem. To jest coś, co się odzyskuje po jakimś czasie, nie od razu. Choć niektórzy od razu, to Boża łaska nie zna granic. I ostatnia rzecz. Zaraz do tego wszystkiego jeszcze wrócę na przykładach z dzisiejszej Ewangelii. Jeszcze chciałem tylko dokończyć o wartościach. My wartości czerpiemy najczęściej ze społeczeństwa, z własnej rodziny. Jak popatrzeć na, czyli dobro i zło, dzisiaj jest taka tendencja, zróbmy badania statystyczne, demograficzne. Ilu ludzi jest za tym, ilu jest za aborcją, ilu jest przeciw aborcji, ile jest za wprowadzeniem tego, inni za wprowadzeniem tego. Tak jakby to miało jakieś znaczenie normatywne. Oczywiście nie ma, bo tylko co najwyżej oddaje stan umysłu ludzi, nic więcej. Dla niektórych źródłem wartości są jakieś autorytety, ale od razu powstaje pytanie, ale kogo zidentyfikować jako autorytet? My wiemy, że niektórzy mówią, ja sam dla siebie jestem autorytetem. Niewątpliwie my wartościujemy, tylko my też wiemy, że my się mylimy. My nie jesteśmy nieomylni w wartościowaniu. Więc na pewno nie jesteśmy źródłem ostatecznym jakichkolwiek wartości. Jeżeli ja uważam, że to jest dobre, a inny uważa, że to jest złe, no to gdyby to człowiek był źródłem wartości, no to trzeba by jedno i drugie uznać. A nie zawsze się da. I znowu, chrześcijanin w Chrystusie odkrywa ostateczne poznanie dobra i zła. Oczywiście nie w szczegółach, nie w detalach. To nie jest tak, że Chrystus da ci gotową receptę, jak się zachowywać od rana do wieczora. Z rozpisaniem na każdą minutę. Nie, on ci daje ogólne reguły, wskazówki. I daje ci rozum, daje ci wolę, byś z tego korzystał. Weźmy przykład z dzisiejszej Ewangelii. W jaki sposób Chrystus pozwala nam rozumieć Boga, siebie i wartości, dobro i zło. Weźmy przykład faryzeuszów. Oczywiście oni są podzieleni, więc to chodzi o to, żeby też nie utożsamiać, bo do dzisiaj istnieją, żyją faryzeusze. Nie należy uważać, że faryzeusz to równa się zło. To, broń Boże, nie to należy myśleć. Bo byli tacy, którzy bronili Chrystusa i byli tacy, którzy byli przeciwko Niemu, jak wśród nas. Natomiast z czym mają problem faryzeusze?
Proszę zwrócić uwagę, oni mówią tak: cały urodziłeś się w grzechach, a śmiesz nas pouczać. Otóż im się wydaje, właśnie, bo są za bardzo wtłoczeni w swoją kulturę i są niekrytyczni wobec tej kultury, im się wydaje, że skoro on jest niewidomy, był niewidomy, to urodził się w grzechach, a oni, ponieważ są zdrowi, to są dobrzy. Prosta logika i teraz prosty schemat oceniania ludzi i wartościowania ludzi. A Chrystus mówi: nieprawda. To, że on jest niewidomy, nie ma nic wspólnego z czym on jest lepszy czy gorszy. Czy ty jesteś zdrowy, to nie ma nic wspólnego, czy jesteś lepszy czy gorszy. Podobnie jest z Jessem, Samuelem i Dawidem. Z pierwszego czytania. Ma być wybrany król. Jesse myśli, że na króla zostanie wybrany najdorodniejszy, pierworodny, piękny, zdrowy, mocny, silny. A Samuel i Bóg przez niego wybiera najsłabszego, najmłodszego i wcale nie najładniejszego, bo on był rudy, a w tamtym czasie piegowaty, a to raczej nie był wzór piękności w tamtych czasach. Co Bóg zresztą chce pokazać? No, chce pokazać, że wartość człowieka nie polega na tym, że jest piękny, zdrowy i młody, czy też na tym, że jest chory, kaleki, niewidomy. A wartość człowieka jest w jego sercu. Zatem Chrystus przewraca system wartości i pokazuje, jak oceniać drugiego człowieka, ale także jak oceniać siebie, gdzie jest moja wartość, gdzie mam szukać mojej wartości. To nie znaczy, że nie należy być pięknym, młodym i zdrowym, jeśli to jest możliwe, bo to też jest dar od Boga. Jeśli jest, dziękuj Bogu. Tylko nie w tym upatruj swojej wielkości. Nie w tym upatruj wyższości nad innymi. To nie jest łatwe w dzisiejszych czasach, kiedy nam się mówi, że sukces zależy od tego właśnie, czy będziesz piękny, zdrowy i młody. Tak mówi nam reklama przynajmniej. Wciska nam takie wzorce. A zatem mamy przewartościowanie, mamy rozpoznanie dobra i zła. Ale też te przykłady nam mówią wiele o Bogu. Że Bóg to nie jest Bóg mocnych, Bóg zwycięzców. My często chcielibyśmy Boga mieć na swój obraz i podobieństwo. W średniowieczu, kiedy trzeba było iść i chrystianizować, a ludzie byli nie czytaci, nie pisaci, no to poziom intelektualny był raczej niski, to niestety te wyobrażenia Boga były zniżane do ich poziomu i bardzo często przedstawiano Boga i Chrystusa jako takiego Ironmana współczesnego, czyli taki zwycięski, silny strongman, który idzie i wycina w pień wszystkich przeciwników, bo to przemawiało do wyobraźni. Ale to nie jest Bóg chrześcijan. To nie jest Bóg chrześcijan. Bo co to ma wspólnego z Chrystusem, Bogiem, który w Chrystusie Jezusie umiera na krzyżu, żeby nas zbawić? No, nie wiemy. To jest dla nas ważne też, czy nasza wiara, chrześcijaństwo, religia i nasza obecność w świecie to będzie liczenie na to, żeby nas było dużo, żebyśmy byli silni, żebyśmy zwyciężali. No, zwyciężać tylko jak? Czy tak jak Chrystus? Czy po swojemu? To wymaga często samozaparcia. Inna sprawa, którą pokazuje Pan Jezus dzisiaj w stosunku do niektórych faryzeuszy, to jest problem szabatu. Oni mówią, no przecież ktoś, kto łamie prawo szabatu po to, żeby uzdrowić człowieka, nie może być dobrym człowiekiem, bo łamie prawo Boże. I znowu, my czasami sobie wytwarzamy jakieś wzorce pobożności, religijności, pietyzmu, tak jak ci faryzeusze. I bronimy Boga przeciwko człowiekowi. A to jest absurd. To jest absurd. Nie można bronić Boga przeciwko człowiekowi.
Bo te dwie rzeczy, to w ogóle nie ma sprzeczności między jednym a drugim. Tu jest potrzeba dostrzeżenia, jak bardzo Bóg utożsamia się z każdym człowiekiem, także z grzesznikiem. I dlatego obrona Boga, Jego obecności w świecie nie może być nigdy, jeśli ma być chrześcijańską, przeciwko człowiekom. Co nie znaczy, że nie będzie krytyką. Będzie, ale nie może być poniżaniem. Nie może być wywyższaniem się albo zapominaniem, że także nawet największy grzesznik jest, tak jak mówiliśmy tydzień temu, przyciąga Boże miłosierdzie, jak magnes. I oczywiście pozostaje ostatnia rzecz, bo my wszyscy jesteśmy chrześcijanami, ja zakładam chyba słusznie. Każdy troszkę na innym etapie, bo to nie jest tak, że wszystko jest tak naraz. Po to mamy całe życie. Bóg nam daje czas, jest cierpliwy. Ale pozostaje pytanie, no jak rozpoznać tego Boga w Chrystusie? Bo wszystko zależy od tego, czy rozpoznaje Chrystusa jako Syna Bożego. To nie jest proste. I to pokazuje także dzisiejsza Ewangelia. Bo Chrystus w tym celu czyni znaki. Takie, które można zobaczyć. Ale nie wystarczy tylko widzenie oczami, bo przecież wszyscy widzieli uzdrowienie tego człowieka. Wszyscy jakoś tam w tamtych czasach wiedzieli, że Chrystus zmartwychwstał się żył. A to nie przekonało wielu. To tylko pokazuje, że jest tajemnicą nasza wiara. Jest łaską. Jeśli chcemy innym pomóc, to argumenty są potrzebne, ale one nie wystarczają. Trzeba po prostu się modlić. I dla siebie, i dla innych. O tę łaskę wiary. O rozpoznanie Boga w Chrystusie. Tak byśmy nigdy nie zatracili tej zdolności, czy radości z przyjęcia Chrystusa jako światła, w którym widzimy Boga, siebie. Także dobrze. Amen.